Szczęść Boże, Klaudia Antczak. Zapraszam na poranne wydanie informacji dnia. Po zaprzysiężeniu rządu premier Mateusz Morawiecki musi w ciągu 14 dni wygłosić exposé. Najpóźniej zrobi to 11 grudnia. W nowym rządzie PiS-u Ministerstwem Obrony dalej pokieruje Mariusz Błaszczak. Z resortu rodziny do resortu rozwoju przenosi się Marlena Maląg. Na czele ministerstw staną też dotychczasowi wiceministrowie, jak Paweł Szefernaker w MSWiA oraz Anna Gębicka w resorcie rolnictwa. Są też nazwiska do tej pory znane wyłącznie z Sejmu, jak Dominika Chorosińska, minister kultury, i Andrzej Kosztowniak, który stał na czele Sejmowej Komisji Finansów. Ten rząd ma być pewną ofertą współpracy dla innych sił politycznych, innych ugrupowań politycznych, które zasiadają dzisiaj w parlamencie. Mówi Jacek Sasin, który rozstaje się z resortem aktywów państwowych. Oferta PiS-u już teraz na pewno została odrzucona przez najbardziej oczekiwanego koalicjanta, czyli PSL. Prezes partii Władysław Kosiniak-Kamysz wysyła sygnały, że czeka na rząd, w którym ma być wicepremierem. Polacy zagłosowali za zmianą na lepsze, nie za kiepskim dwutygodniowym kabaretem. Dr Krzysztof Kawęcki wskazuje, że PiS nie ma dziś zdolności koalicyjnej. Politolog odrzuca sposób, w jaki premier Mateusz Morawiecki szukał współpracy z ludowcami. Zupełnie niepotrzebne były w tym pierwszym etapie takie zapewnienia o możliwości czy pozyskania Polskiego Stronnictwa Ludowego. PSL chce być częścią rządu, na czele którego ma stanąć przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Koalicję uzupełniają Polska 2050 i Lewica, ale bez partii Razem. I ta koalicja nie musiała mówić nic, by pokazać, jak odczytuje powołanie nowego rządu, na czele którego stanął premier Mateusz Morawiecki. Na uroczystości nie ma ani marszałka Sejmu, ani marszałek Senatu. Nikomu z prezydium izb też się nie chciało. I gdzie te standardy demokratyczne i szacunek dla przepisów prawa oraz obyczaju, państwo marszałkowie? Pytał poseł PiS-u Marcin Przydacz, który wcześniej kierował Biurem Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta. Na zaprzysiężeniu nie było ani marszałka Sejmu Szymona Hołowni, ani marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Wbrew stanowisku nowej sejmowej większości, prezydent Andrzej Duda na zaprzysiężeniu potwierdził, że po wyborach podjął słuszną decyzję. Powołując po wyborach parlamentarnych rząd Rzeczypospolitej Polskiej, który jest formowany przez kandydata przedstawionego przez ugrupowanie, obóz polityczny, który wygrał wybory parlamentarne. I tutaj rację prezydentowi przyznał politolog dr Krzysztof Kawęcki. Nie spodziewa się jednak, by rząd Mateusza Morawieckiego przetrwał dłużej niż 2 tygodnie. Z kolei alternatywa, jaką buduje nowa sejmowa większość, będzie zdominowana przez polityków silnie związanych z Donaldem Tuskiem. Którzy gwarantują tak zwaną twardą linię Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska może wizerunkowo również zdominować działania przyszłego rządu. Sprawdzianem dla nowej koalicji będą wybory prezydenckie, w których Szymon Hołownia jako kandydat Polski 2050 lub całej trzeciej drogi może spróbować wyrzucić z drugiej tury kandydata Platformy. W Sejmie dziś głosowania, które obejmą m.in. projekt ustawy o finansowaniu in vitro ze środków publicznych. Przypominamy, jakie jest tutaj stanowisko Kościoła, który uznał tę metodę za niedopuszczalną. W stanowisku Kościoła w sprawie metody in vitro obok argumentów teologicznych i moralnych podjęte zostały argumenty naukowe z obszarów medycyny, biologii, genetyki czy filozofii. Wszelkie metody, które rozrywają akt małżeński, akt miłości, jego aspekt jednoczący i prokreacyjny, będą niegodziwe. Zaznacza bioetyk ksiądz dr Jan Uchwat i przypomina, że nauczanie Kościoła jest w sprawie metody in vitro niezmienne od 1956 roku, co potwierdzają dokumenty podjęte przez Stolicę Apostolską. Kościół przypomina, że każde poczęte życie musi być przyjęte z miłością, ale nie zgadza się na metodę, której nie da się oderwać od śmierci człowieka na jego najwcześniejszym etapie. Do poczęcia dochodzi w laboratorium poza organizmem kobiety. Ludzkie życie na wczesnym etapie jest poddane selekcji. W ciekłym azocie w samej Polsce zamrażane są tysiące ludzkich istnień. In vitro to jedno życie kosztem innych poczętych dzieci. Nauczanie moralne Kościoła dotyczy katolików, zobowiązuje katolików w sumieniu do jego przestrzegania. Jest prawem moralnym, prawem sumienia. I każdy katolik, polityk czy też nie polityk,
jest moralnie zobowiązany do tego, żeby w tym przypadku metodę in vitro radykalnie odrzucić. Jest niezgodna z sumieniem, niezgodna z nauczaniem Kościoła i to prawo obowiązuje każdego parlamentarzystę, polityka w jego sumieniu. Dane wskazują, że liczba zamrożonych zarodków, czyli ludzkich istnień, będzie z roku na rok rosła. Nikt nie ma nad tym zjawiskiem żadnej kontroli. W Wigilię, która przypada w tym roku w niedzielę, sklepy będą zamknięte. Tak wstępnie zdecydowała Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju. W zamian placówki handlowe mają być otwarte 10 i 17 grudnia. Sejmowa większość z Platformą Obywatelską na czele coraz głośniej mówi o całkowitym zniesieniu handlu w niedzielę. Od 2018 roku większość niedziel obowiązuje zakaz handlu. To szansa dla pracowników na spędzenie czasu w gronie rodziny, a nie za sklepową ladą, mówi pan Jan. Mamy 6 dni na to, żeby zrobić zakupy. Nie ma akurat takiej potrzeby, żeby jeszcze w niedzielę chodzić, robić zakupy. W grudniu niedziele handlowe zaplanowano na 17 oraz 24 grudnia, czyli w Wigilię. O zamknięcie sklepów w przeddzień świąt Bożego Narodzenia apelowali pracownicy handlu. To rozwiązanie popierają też konsumenci, co potwierdza sondaż dla Wirtualnej Polski, według którego aż 77% badanych chce, aby w Wigilię sklepy były zamknięte. Nie podoba się to posłowi Platformy Obywatelskiej Andrzejowi Domańskiemu, który jest typowany na ministra finansów w rządzie Donalda Tuska. Zły pomysł. Dla wielu polskich rodzin będzie to problem. Tydzień temu do Sejmu trafił zapowiadany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości projekt nowelizacji przepisów. Przedstawił go na Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju minister Stanisław Szwed. Aby 24 grudnia w tym roku był dniem wolnym od handlu, a jednocześnie dzień 10 grudnia była możliwość handlu do godziny 14. Krótszy czas pracy miał zapobiec problemom z grafikami w dniu, który miał być początkowo wolny. Projekt skrytykowała poseł PO Maria Janyska. Nie powinien mieć żadnych ograniczeń czasowych. Trudno także wymagać od klientów, od konsumentów, żeby o 6 rano czy o 7 rano biegli do sklepu i swoje plany zakupowe w niedzielę w ten sposób realizowali. Poseł przekonywała, że projekt ograniczy dochody sklepów. To rozwiązanie oczekiwane przez Polaków, nie uderzające w firmy, mówi rzecznik Solidarności Marek Lewandowski. Te apele, które były kierowane, one wreszcie znalazły swoje odzwierciedlenie, a praktyka pokazuje, że i tak wydajemy te pieniądze na święta, które zamierzamy wydać, więc czy to się odbędzie z niedzielą do godziny 20 czy z niedzielą do godziny 14, nie ma tutaj najmniejszego znaczenia. W trakcie komisji padły oskarżenia o zbyt późne zgłoszenie rządowego projektu. Tymczasem komisja zajęła się także drugim projektem autorstwa Polski 2050, który trafił do Sejmu 3 dni po projekcie PiSu. Ten zakłada, że każda Wigilia przypadająca w niedzielę będzie wolna od handlu. Jednocześnie w 2 poprzedzające je niedziele sklepy będą otwarte. By te 2 niedziele przed świętami były niedzielami handlowymi, w pełnym zakresie godzin. Jest de facto alternatywą tego pierwszego, który właśnie odrzuciliśmy. To projekt, który pomija potrzeby pracowników, mówiła poseł Prawa i Sprawiedliwości Małgorzata Wasserman. Jeżeli chodzi o duże centra handlowe, to w tej sytuacji mowa o tym, że pracownik może się umówić z pracodawcą na godziny pracy, to jest czysta fikcja. Większością 9 głosów komisja przyjęła projekt Polski 2050. Celem nowej większości jest przywrócenie handlu w niedzielę, mówi poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. To jest taka próba odwracania wszystkiego, co zrealizowało dobre, co się zrealizowało w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. PSL szuka w tej sprawie kompromisu. W tej materii potrzeba równoważenia różnych racji, by 2 niedziele w miesiącu były niedzielami handlowymi. Rzecznik Solidarności apeluje o przeciwstawianie się planom zmiany przepisów dotyczących handlu w niedzielę. Niemcy wpisały wolną niedzielę do konstytucji w latach 50. W większości krajów starej Unii nie zrobi nikt zakupów w niedzielę. Powiem więcej, nawet nie zatankuje paliwa, jeżeli nie ma automatycznej stacji benzynowej. We wtorek prace nad projektami rozpocznie cała Izba Niższa. Prawo i Sprawiedliwość zmniejsza liczbę partyjnych okręgów. Reforma struktur to element wyciągania wniosków po wyborach. Zmiany, na jakie decyduje się Prawo i Sprawiedliwość, mają związek z sytuacją po wyborach parlamentarnych, w których brak zdolności koalicyjnej najprawdopodobniej pozbawi partię władzy. Z funkcji sekretarza generalnego odszedł Krzysztof Sobolewski, odpowiedzialny do tej pory za struktury.
Po decyzji o zwiększeniu liczby okręgów do 94, teraz PiS wycofuje się z tego pomysłu, a liczba okręgów została zmniejszona do 17. 16 z nich odpowiada województwom, jeden należy do Warszawy. Decyzja nie jest przypadkowa i ma przygotować partię do zbliżających się wyborów samorządowych i europejskich. Partia ma mieć w okręgach twarz młodszych polityków. W większości szefowie okręgów mają około 30-40 lat. Na stanowiskach znajdziemy takie nazwiska jak Paweł Szefernaker, Piotr Miller czy Anna Krupka. To kolejno szefowie okręgów w województwach zachodniopomorskim, pomorskim i świętokrzyskim. Są też pierwszoplanowi politycy Elżbieta Witek na Dolnym Śląsku, Przemysław Czarnek na Lubelszczyźnie i Jacek Sasin na Podlasiu. Nie wiemy jeszcze, kto pokieruje strukturami opolskimi. Poprzednie zmiany były wprowadzone w ubiegłym roku. W tym wydaniu to już wszystko. Kolejne o godzinie 10. Zapraszam.